Cześć, dzień dobry, witam w vlogu #41. Na samym wstępie pozdrawiam artystę, który mnie oszukał, bo powiedział na live dzisiaj, że wbije później na Discorda pogadać, a nie wbił. Powiedział zaraz wbije, bo jem. Dobra, powiedziałem ok, ale artysta nie wbił. I pozdrawiam Michaela, który dzisiaj w ogóle na Discordzie nie był pogadać. No. I pozdrawiam Oskarusia, który był przez 12 czy tam 11 godzin. No praktycznie przez cały live był. Oskarus był całe 12 godzin na live. Pozdrawiam go. I tak, a dzisiaj... No. Tak. O, tu coś nie wyszło chyba z rzepaczkiem. No coś tutaj... Nie wyszło widzę przy tej drodze. Nie wiem. Może siewnik się przypchał? Nie wiem. A po prawej pszenica. No. Dzisiaj vlog niedzielny. Znaczy no, w sumie go nagrywam. W sobotę o 20:38. O, widać. Nie wiem, czy będzie widać. Ale my jesteśmy godzinę praktycznie po deszczu. O, nawet widać pod... No, tu jest lekko wysuszone już. Ale widać, że jest mokra ziemia. Jakbym podszedł... O, na trawie wam pokażę. Że rośliny są mokre. Na zbożu. O, będzie widać, ale słabo. No widać. Myślę, że po deszczu jesteśmy. Godzinkę może. Na live padało, jak sobie robiłem. No. A live trwało 12 godzin 24 minuty i odbył się w sobotę 15 maja 2021 roku, tak? Kiedy kolejny 12-godzinny live? Nie wiem. Może w wakacje, może nie. Nie wiem, kto to wie. Ale raczej nie planuję takich długich live'ów robić, bo są lekko przydługie. A czym? No. Teraz to jest inaczej. Bo co dwa dni filmy wstawiam, tak? Ale jakbym wrzucał na przykład codziennie odcinki, tak jak to wrzucałem przez chyba rok, no to powiem wam, że ciężko byłoby taki live zrobić. Z tego względu, że w czasie trwania odcinka, w czasie trwania live'a bym musiał odcinek wejść na kanał, ale wiadomo, że jak jest live, no to nikt odcinka nie obejrzy, nie? Do. I vlog niedzielny, no bo nie miałem na niedzielę odcinka. Miałem z Minecrafta przygotować odcinek, ale no wyszło, że skończyliśmy o 20:30 prawie live'a. No to mógłbym nagrać, tak? Odcinek. Do 21 bym zdążył nagrać odcinek, ale o, widać jak tam paruje chyba. Albo rosa. O, widać. Mógłbym nagrać odcinek z Minecrafta, ale stwierdziłem, że nie opłaca się. Że wolę sobie wyjść na dwór świeżym powietrzem, trochę pooddychać. I no, tak. Przed spaniem to łeb przewietrzyć, to jak ta lada. Może zmądrzeje. Chociaż nie liczyłbym na to, ale... Ale matka nadzieja... Nie, jak to było? Nie wiem, jakoś tak... Nadzieja... Nie wiem, nieważne. Jak ktoś wie, o co chodzi, to może napisać w komentarzu. Wiem, że nadzieja umiera ostatnio, ale też. Nadzieja matką głupich czy coś takiego kiedyś się mówiło. Jakoś tak, nie wiem. Jak ktoś wie, o co chodzi, to może napisać. No, i tak. Nie miałem odcinka na dzisiaj, w sensie na niedzielę. No to... No tutaj ładnie widać, jak paruje. No, postanowiłem sobie wyjść na dwór. I tak. No. Poddychać ze świeżym powietrzem. I tam coś pogadać, jakieś głupoty do kamerki chwilę. Dla mnie to tam nie problem. A dla was będzie odcinek. A i dzisiaj na live, czyli 16 maja. No bo jutro do szkoły idziemy. Jutro jest 17 maj. Jutro do szkoły, niestety. No. Będziemy ogarniać farminga, w sensie save'y, żeby już na tą... Na wtorek był odcinek z farminga, tak? Bo postaram się po szkole w poniedziałek nagrać. No, także żeby odcinek był. Muszę iść jutro przygotować save'a. Jak nie uda się trzech, no to się nie uda, proste. Ale myślę, że dwa save'y na pewno przygotuję. Felza muszę tam skosić i palę dorobić do końca. Tak. No, no to się da zrobić. A na
Kolejny nie wiem, co tam trzeba zrobić, szczerze. Tam chyba trzeba... No zasiać chyba. Chyba jedno pole trzeba zasiać. Nie wiem, nie pamiętam. Dawno nie grałem tam, także. No a na Osinie, no to... No to... Szniwing chyba. Trzeba skończyć. A te pole rzepaku skończyłem, czy nie skończyłem kosić? Chyba nie skończyłem go kosić. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie pamiętam, bo odcinek był chyba 2 maja. Z Osiny. Czy tam 6 maja... Nie, 6 maja był z tego. Z Kolonii. Ale coś 2 albo 4 maja mi się kojarzy, że był. No czyli 2 tygodnie praktycznie nie byłem na Osinie. Także grubo, grubo. No nie pamiętam, co tam miało być robione. Ale jak wbiję, wiem, że na pewno żniwa robiłem w ostatnim odcinku. Na cosplayu to był chyba 97 albo 98 odcinek. No jakoś tak. Dobra, mamy 6 minut, także trzeba przedłużyć do tych 8. No. Żeby zarabiać się dało. Nie no, ja nie zarabiam. No to robię for fun, tak naprawdę. Jakbym mógł opcję włączyć, no to... Ale to ja nie mogę tej opcji włączyć, bo pierw muszę mieć 1000 subskrypcji cel. Znaczy cel. No tam wymagane jest 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania przez was widzów filmów publicznych, tak? Bo live'y się do tego niestety nie zaliczają. Bo na live'ie to miał dużo więcej. Możliwy. A tam mam chyba... Kiedyś mój rekord to było chyba 550 albo 600 godzin przez was obejrzanych filmów publicznych. W 28 dni chyba to musi być, tak? Czegoś tak? No. A to 4000 jeszcze, dużo brakuje. Także no. Także, ja wiem co Oskarów będzie robił to chyba. 15 kart se włączy i 15 różnych filmów i będzie o twarzy w pędzli lecieć. Nie no, śmieję się. No. Także 15 maj. Elegancko. Nic dodać, nic ująć. No. Ładnie, fajnie, że deszczyk padł, bo były 4 dni takiego słońca, ładnego, ciepło było. Ja wczoraj... Wczoraj? No, wczoraj. Nie, 2 dni temu. W czwartek kosiłem. W czwartek, bo 13 kosiłem, pamiętam. 13 maja kosiłem trawę. No to elegancko teraz. Trawy dostała... Trawy dostała. Woda trawy dostała... Co? Pierdolisz. Trawa wody dostała, tak, o to chodziło, a nie woda trawy dostała. Tylko trawa dostała wody. I myślę, że przy dobrych wiatrach, jak będzie ciepło i deszcz, jak będzie ciepło, no myślę, że tak z tydzień, półtorej, tak maksymalnie 2 tygodnie i znowu trzeba będzie kosiarkę odpalić i kosi trawę. No, także tak. A rzepak jest tam. 12 hektarków. Elegancko. Nie wiem, czy w tym roku będą filmy z reala. Nie wiem, nie chcę mi się tak jakoś, wiesz? Wiecie? Nie chcę mi się tak jakoś biegać po tym polu. Wolę sobie... Nie wiem. Nie chcę mi się jakoś tak biegać po polu. W tym roku nawet kukurydzy nie nagrywałem. W tym roku chyba filmów nie będzie z reala. Chyba. Ale nie mówię, że... Chyba, że Mareczek przyjdzie, to się skuszę. Chyba, że Mareczek będzie nagrywał. A czemu nie? No, także... O, bo zapomniałem, że tak powinien trzymać. A nie tak. I tak powinien trzymać barani. Tak wyżej, o. Może tak. No i no, elegancko. Oczywiście Łyskowo, jakby ktoś pytał, miejscowość. W Kujawsko-Pomorskim, powiat tucholski. Jakby ktoś chciał tak bardzo mocno wiedzieć, jakie to są rejony. To są Bory Tucholskie tutaj, elegancko. Miejscowość Łyskowo, ale jak to ogląda, śledzi mój kanał, to powinien wiedzieć. O, tutaj na tym polu, kto pamięta orkę pod pszenicę 2017, ten film. Tutaj jest mój najpopularniejszy film na tym polu. Tylko ja stałem w tamtym miejscu, tam na tej kostce. Na tej drodze stanąłem i nagrywałem, pamiętam. Tutaj najpopularniejszy film. Tutaj kierowca już nie żyje tego. Kierowca już nie ma na tym świecie tego kierowcy po prostu.
No zmarł. No. To... miesiąc albo dwa miesiące temu jakoś tak. No. Ale to... no. Taka poboczna informacja. O, 10 minut, to trzeba kończyć. No i na niedzielny vlog, 11 minut. Myślę, że dla was będzie jak ta lala. No, taki chyba tytuł dał. Vlog na niedzielę jak ta lala, chyba taki tytuł będzie. Ale nie wiem, pomyślę. No, czyli dzisiaj... myślę, tak po południu, tak. A bliżej wieczorka sobie zrobimy liwa. Ogarniemy sobie na pewno Felsbruna. Felsbruna to postawa, bo Felsbruna dawno nie było. Kolonie się uda? To się uda. Zresztą na kolonii chyba aż tak dużo roboty nie ma. Nie wiem jak tam z osiną, ale z osiną na pewno wiem, że muszę dwa pola chyba? Dwa? A jedno albo dwa pola skosić. Także nie wiem, nie pamiętam. Dobra, 11 minut. Machu zaraz powie, że słaby rzepak. O, przy drodze nie wygląda za ładnie, szczerze mówiąc. Za ładnie to ten rzepak tutaj nie wygląda przy drodze. O, tutaj to już w ogóle nie ma go. Jakaś mała łodyga. No i dobra. Kończymy ten odcinek. Widzimy się we wtorek już na odcinku z farminga. Prawdopodobnie z Felsbruna, jak mi się uda ogarnąć. Ale na pewno się uda ogarnąć. A w Felsbruna to... nie, no, ostatnio była kolonia, to teraz wypadałoby Felsbruna nagrać. I potem na czwartek by wypadła... na czwartek by wypadło... co by wypadło na czwartek? Na czwartek by wypadło... ten. No. Jak nie zdążę ogarnąć, to jak nie zdążę ogarnąć jesiny, no to wleci... Piotr, nie no, Piotr nie. To dobleci MC, Minecraft. Dobrze, 12 minut vloga. Tutaj słońca już nie ma. Ale jest jasno. Także myślę, że wam się spodobał ten 12-minutowy film. 12 minut, 12 godzin live'a. Przypadek? Nie sądzę. Mamy tyle samo czasu, co na live'ie, także na razie trzymajcie się, cześć.